Trenerzy tutaj na dole wykorzystali szansę, żeby porozmawiać ze swoimi piłkarzami. Taki swoisty timeout dla jednego i dla drugiego, coś czego się nie spodziewali, ale trener Michał Probierz oczywiście wykorzystał też okazję na swoją ulubioną pogawędkę z arbitrem tego spotkania. Skoro robił tak przez cały sezon, to i tym razem, choć no tutaj jego pretensje były gigantyczne. Po tym, gdy drugiej żółtej kartki nie zobaczył za ten wcześniejszy faul Janicki. No i myślę, że wróci jeszcze do tego Michał Probierz, gdy będziemy rozmawiać po tym spotkaniu, no bo wiemy, że sędziowie to ten jego ulubiony temat, a Jagiellonia nawet okiem każdego obiektywnego kibica wiele razy w tym sezonie została już skrzywdzona. Bardzo rzadko arbitrzy mylili się na korzyść zespołu z Podlasia. tuż przed tym rzutem wolnym trener Probierz kilka razy krzyczał do Michała Pawlika, tego chłopaka, który czwarty raz gra w Ekstraklasie, żeby w ogóle się nie wahał. Wchodził w pole karne i tam szukał okazji, żeby strzelić bramkę głową, pomógł tym niższym kolegom. No młody długo się wahał, nie bardzo mógł zrozumieć, o co chodzi, ale w końcu pobiegł.